Witam serdecznie, cześć, szpiegul.pl, Intelligence Blog. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy nową formułę cyklu Krótko O. W ciągu najbliższych kilku odcinków chciałbym hasłowo wyjaśnić, czym jest wywiad bezpieczeństwa biznesu. Wydaje mi się, że powinniśmy się zmieścić w jakichś takich 15 odcinkach, to jest 15 głównych haseł, które charakteryzują tą dziedzinę, no i właśnie prawdopodobnie wiedzy, praktyki i wiedzy, to nie jest żadna dziedzina naukowa. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób będę to tłumaczył, to bardzo proszę, żeby się nie wkurzać na język, nie wkurzać na uproszczenia, dlatego że ja hasła chcę wyjaśnić niemal łopatologicznie, w bardzo prosty i w zrozumiały sposób. Naturalne jest, że będę używał języka potocznego, nie tylko slangu zawodowego i naturalne jest, że będę naprawdę upraszczał niektóre rzeczy po to, żeby wytłumaczyć. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę ze wszystkich różnic, zdaję sobie sprawę z głębi co po niektórej wiedzy, natomiast dla osób, które chciałyby zrozumieć, czym wywiad bezpieczeństwa biznesu jest, no muszę to wyjaśniać hasłowo, króciutko, prosto, jasno i przejrzyście. Na tym bym zakończył. I teraz przejdziemy do szczegółów. Zagadnienie pierwsze, które poruszymy, wywiad gospodarczy. Często w literaturze, często w branży można usłyszeć, przeczytać to, iż wywiad gospodarczy to jest to samo, co wywiad ekonomiczny, wywiad konkurencyjny, wywiad biznesowy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to nie jest prawda, dlatego że poszczególne nazwy pojawiały się na kolejnych etapach rozwoju wywiadu w biznesie jako takiego. Pierwszym właśnie takim podstawowym, tym, o którym wszyscy dziś mówią, myślą, to jest wywiad gospodarczy. Natomiast słowa te mają bardzo ściśle określone znaczenie, tak uważam. Dlatego, że jest to pierwszy etap stosowania wywiadu w biznesie. Więc po pierwsze tak, nie jest to to samo co szpiegostwo gospodarcze w żadnym wypadku, ponieważ wywiad gospodarczy, jak każdy wywiad w biznesie, jest działaniem legalnym. Czyli legalność, legalność i jeszcze raz legalność działań. Czym zajmuje się wywiad gospodarczy? Zajmuje się zbieraniem informacji przede wszystkim o kontrahentach firmy. Kontrahentach. Dlatego, że celem wywiadu gospodarczego jest uzyskanie informacji, które pomogą nam po pierwsze w ewentualnym odzyskaniu należności, a po drugie pozwolą odsunąć od firmy groźbę jakiejś kary administracyjnej, na przykład z Urzędu Skarbowego. O co mi chodzi? Prawo, które obecnie obowiązuje, zobowiązuje firmy chociażby do należytej staranności, jeśli chodzi o sprawdzanie kontrahentów płacących VAT. Wszystko w związku z walką z karuzelami VAT-owskimi i po to właśnie, żeby nasza firma przez agendy państwowe, takie jak Urząd Skarbowy, nie została wplątana w taką karuzelę VAT-owską, należy dokonywać sprawdzeń. Czy dana firma płaci VAT, czy nie płaci, czy jest wiarygodna, czy nie jest wiarygodna i tak dalej. Podobnie jest kwestia związana z odzyskiwaniem należności od naszych kontrahentów. Musimy wiedzieć, czy firma prowadzi działalność, czy jej nie prowadzi w danym miejscu, w tym, w którym podaje. Jeśli Państwo mieliście kiedykolwiek do czynienia z raportem z wywiadowni gospodarczej, która właśnie zajmuje się tym poziomem wywiadu dla firmy, tylko jest firmą zewnętrzną, to jest outsourcing, które można spokojnie zlecać takim firmom, podobnie jak agencjom detektywistycznym. Taka firma przedstawi nam raport wywiadowczy, w tym raporcie wywiadowczym przeczyta się dokładnie wszelkie informacje, jakie można uzyskać na tym poziomie stosowania wywiadu, na poziomie wywiadu gospodarczego. Czy dana firma w ogóle jest zarejestrowana, czy istnieje, czy płaci
VAT, czy płaci należności chociażby do społeczne, czy dana firma prowadzi działalność w danym miejscu, czy dana firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy dana firma posiada kredyty kupieckie gdzieś, czy jest po prostu wiarygodna u swoich kontrahentów. Te rzeczy można bezproblemowo uzyskać. Możemy stworzyć sobie dzięki temu taki rating firm we własnej firmie. I do tego nam będzie służył wywiad gospodarczy. Jedyną rolę, jedyną funkcję, jaką spełnia wywiad gospodarczy w firmie, jest to rola, służba informacyjna, nieskoordynowana. Co to oznacza? To znaczy, że wywiad gospodarczy, pracownicy wywiadu gospodarczego, ponieważ jeżeli firma jest coraz większa, rozwija się, powstają komórki, nawet jedno, dwuosobowe, często rozbudowują się dalej. Natomiast dostarcza się informacje tylko i wyłącznie. Kto jest osobą zamawiającą te informacje? Poszczególni menedżerowie, czasami nawet pracownicy, zgłaszają takie zapotrzebowanie i dokonuje się takich ustaleń, takich sprawdzeń. Dlatego jest to nieskoordynowane, ponieważ każdy, praktycznie każdy, może zgłosić zapotrzebowanie i czasami, dość często okazuje się, że poszczególne działy pytają się o taką samą firmę. Jeżeli uda się to skoordynować na poziomie komórki wywiadowczej, jeżeli taka istnieje, to jeszcze fajnie, bo nie robi się podwójnie tej samej roboty, ale często właśnie nie. Stąd rozproszenie informacyjne, jeśli chodzi o tych, którzy zapotrzebowują informacje, jest duże i brak jest koordynacji w zakresie potrzeb informacyjnych firmy. To się bardzo często po prostu wiąże. Natomiast powiedziałem, że wywiad gospodarczy zajmuje się tylko kontrahentami. On zajmował się na samym początku tylko kontrahentami i jest to podstawowa forma działalności, ale na zapotrzebowanie informacyjne na poziomie wywiadu gospodarczego również dokonuje się dość prostych analiz konkurentów, ale to są naprawdę bardzo proste analizy. One nie dotyczą tak naprawdę klu działalności biznesowej, raczej spraw rejestrowych i analiz, bardzo prostych analiz sektorowych, sektorów w zasadzie. To również raczej dane, powiedział, analizuje się raczej dane rejestrowe, dane jakieś proste, statystyczne. Natomiast nie ma to nic wspólnego z tym, o czym powiemy w następnym odcinku, czyli z wywiadem konkurencyjnym. To by było na tyle dzisiaj i myślę, że zobaczymy się następnym razem. Cześć.